Deep Broker Anna Dąbrowska, 9 luty, zapraszam. Klauzula: prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji, każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym. Więc mamy ciąg dalszy wzrostów. Wczoraj wszystkie główne indeksy amerykańskie zamknęły notowania na szczytach wszechczasów. Tak? Także zdecydowanie trwa hossa, trwają wzrosty, nie ma sensu shortować takiego rynku, dopóki nie pojawią się do tego poważne przesłanki, że coś się zmieniło, bo póki widzimy trend z analizy technicznej i póki widzimy, iż jest dodruk, są obiecywane, iż stopy procentowe będą utrzymywane na bardzo niskim poziomie, skup aktywów będzie kontynuowany, stymulacje będą kontynuowane, jest to prowzrostowe dla giełdy, wzmaga to spekulacje, wzmaga to właśnie to, co się dzieje właśnie na przykład na Nasdaqu, że spółki typu wzrost mają swoje rewelacyjny czas. Teraz tutaj przed nami wykres tygodniowy dla Nasdaq. Tak jak wiemy, notowania przełamały kanał, który ograniczał wzrosty w lipcu. Od tego czasu notowania znajdują się już ponad tym poziomem teraz wsparcia. Tu mamy podwójne odbicie i teraz jest taki kanał tutaj powstał. I tuż przed bańką z 2000 roku to dopiero wybicie takiego kanału, tutaj małego, było początkiem spektakularnych wzrostów. I teraz tutaj rozpoczęłam taką dyskusję ostatnio. Czy tam mamy szansę na powtórkę, tak? Czyli mieliśmy tutaj ostatnio małe spadki, które już są kompletnie zapomniane i niewidoczne, natomiast one zostały ograniczone tylko do takiego małego klinu, czyli tu jest taki jeden przedział w drugim przedziale, tak? Czyli te spadki zostały ograniczone tylko do tego małego kanału. I został on obroniony, czyli to było takie momentum do wzrostów i Nasdaq wykorzystał ten czas. Czyli tutaj mamy piękną świecę z początku tego miesiąca wzrostową, która już się zamknęła powyżej tego ograniczenia. Tutaj tym razem narysowałam go na różowo, żeby sygnalizować tutaj już różowe scenariusze. Czyli taką mamy sytuację i trudno z tym walczyć, tak? Czyli jest możliwość powtórki z 2000 roku, czyli takiej eksplozji do góry. Póki co wszystko się pod to układa, tak? Ten scenariusz się sprawdza. Ja o nim mówię, a on się sprawdza. Także trzeba go mieć na uwadze i na pewno nie warto grać wbrew trendowi, jeśli widzimy, iż naprawdę ten trend jest bardzo silny i dopiero jeśli coś zacznie się zmieniać, będziemy widzieć, że naprawdę jest zmiana momentum na wykresie, coś się dzieje, to będzie można myśleć o innym scenariuszu. Póki co jest scenariusz naprawdę silnie prowzrostowy, niezależnie z tego, co się dzieje z ekonomią. Ekonomia idzie w dół, że tak powiem, jest kompletnie zduszona. Natomiast to sprzyja właśnie wysokim cenom, potwornej spekulacji przy tak niskich procentowach i skupie aktywów. Więc to wszystko jest gdzieś wytłumaczone i ma swoje logiczne przesłanki także. To tylko nie jest goły wykres. Czyli to mamy Nasdaq, S&P 500 znajduje się w górnym takim przedziale. Teraz tak, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mieli krótką korektę. Szczególnie ta korekta jest widoczna, możliwa, jeśli patrzę właśnie na S&P 500, czyli jest notowania są na oporze, tak? Nie musi to być duża korekta, natomiast korekta. Z pewnością nie jest to czas do zajęcia nowych, długich pozycji, tak? Jest to za późno. No to był czas wcześniej, gdy jeszcze sytuacja nie jest wyklarowana. Gdy już jest po fakcie, to może jest łatwiej, jest większa chęć do zawarcia pozycji, natomiast nie jest to opłacalne. Ryzyko nie jest dobrze wtedy skalkulowane. I kolejny indeks amerykański, Dow Jones. Dow Jones pokonał ostatnie tutaj swoje szczyty. Czyli wszystkie trzy indeksy zamknęły się pozytywnie na kolejnych szczytach wszechczasów. Teraz tak, jeśli chodzi o tą korektę, patrząc możliwą, TLT. TLT obligacje poruszają się w tym kanale spadkowym. Ostatnio mieliśmy kolejne dwa odbicia, czyli widzimy, jak kanał fajnie nam służy. Mieliśmy odbicie do góry, mieliśmy odbicie stąd w dół, no czyli po prostu rynek
tak porusza się jak po mapie. Nie, teraz widać, że dochodzi notowania, dochodzą do kolejnego być może odbicia w górę, czyli do poziomu wsparcia. Te wsparcie tutaj jest możliwe, jeśli tak, to też można wtedy myśleć o jakiejś korekcie na głównych indeksach, tak? Czyli, ale tylko o korekcie, nic nie, tutaj nie mówię o jakimś krachu, bo jak widzimy, trend is your friend i nie ma na pewno co z nim walczyć, tak? Czyli korekta jest jakby możliwa, zdrowa. No teraz naprawdę nawet ktoś, jeśli chciałby zawrzeć długie pozycje, no to nie jest to komfortowe. Także korekta jest wręcz potrzebna, żeby nowi inwestorzy mogli sobie zająć długą pozycję. Także tyle, jeśli chodzi o indeksy amerykańskie. TLT zalecam obserwować, właśnie 10-letnie, to w sam raz 20-letnie, ale generalnie 10-letnie stopy procentowe, jak to się kształtuje, gdy zobaczymy wzrost, to wtedy gwałtowny jakiś, to wtedy będziemy mogli wiedzieć, że coś się zmieniło. Póki co nie ma zmian, więc gra trwa taka, jaka już jest ustanowiona wcześniej. DAX też spełnił ten scenariusz odbicia, o którym mówiłam, czyli odbił z takiej ładnej proporcji raz, dwa, trzy, która miała już miejsce w zeszłym roku. Dodatkowo było to odbicie z linii trendu wzrostowego, z poziomu wsparcia, tutaj zaznaczone na zielono, czyli było mnóstwo technicznych układanek, które były spełnione dla DAX. DAX bardzo szybko, tak jak zresztą inne indeksy, poszybował i pokonał swój szczyt ostatni z tego roku. Także tak samo mamy dla DAX. Jeśli chodzi o kraje rozwijające się, to zobaczmy, tak żeby mieć jakąś perspektywę, jeśli ktoś dawno na to nie patrzył. Benchmark dla krajów rozwijających się, ETF EEM. Od wielu lat, proszę zobaczyć, od szczytu z 2007 roku, no, poruszał się w takim jakimś przedziale cenowym bez wyraźnego trendu. To był naprawdę trend boczny, bo nic tutaj się ciekawego nie działo. Teraz mamy zmianę. W końcu inwestorzy, którzy pechowo kupili na samym szczycie, dopiero mogą wyjść z inwestycji na zero. Także widzimy lekki pokonanie szczytu wszechczasów dla krajów rozwijających się, czyli widzimy zmianę. Widzimy, iż no, tutaj analizując wykres z ostatnich lat, to widzimy, iż już ten szczyt był wyższy od tego. Przede wszystkim ten dołek jest wyższy od tego. No a teraz mamy jeszcze wyższy szczyt nawet od tego, czyli mamy zmianę tutaj dla EEM. Widać popyt jest silny. Jeśli zobaczymy sobie Chiny, GXC to jest ETF S-Spider, popularnie nazywany. W tym roku Chiny za pomocą tego ETF-u zyskały przeszło 12%, czyli widzimy, że Chiny ostatnio mają bardzo fajne momentum i mają je też w tym roku nabrały jeszcze większego momentum w porównaniu do giełdy amerykańskiej, bo proszę zobaczyć, giełda amerykańska jest na szczytach wszechczasów i owszem, natomiast w ostatnim czasie bardzo gdzieś tam powiem, jest zmienność i te wzrosty, jeśli zmierzymy w roku, one nie będą tak spektakularne jak dla chińskich odpowiedników. Czyli na przykład tutaj mam ETF CQQQ i ten ETF tylko w tym roku wzrósł 20%. Czyli widzimy, iż momentum idzie do Chin. Tutaj w tym przypadku jest to ETF na sektor technologii. Odpowiednikiem dla takiego ETF-u dla Ameryki to będzie po prostu QQQ, bez cen na początku. To będzie daje ekspozycję na Nasdaq bez dźwigni. Czyli tutaj mamy, warto mieć oko, że tak powiem, na Chiny. Na Chiny, na ETF-y chińskie, na spółki chińskie. Dlatego, że no, jakby wygrywa tą całą walkę ekonomiczną właśnie Chiny. Dolar. Dolar doszedł do rejonów pierwszego oporu, mamy cofnięcie. Natomiast takie informacje to jeszcze dla nas nic tak naprawdę nie mówią.
dlatego że jest w dalszym ciągu możliwe rozgrywanie wzrostu dla dolara. Może notowania zejść w dół i odbić jako podwójne dno. Nie zapominajmy, że tutaj ten obszar na zielono to jest poziom wsparcia i dopóki on nie zostanie przełamany tak naprawdę, to wzrosty są możliwe, wzrosty są w grze. Także korekta wzrostowa dla dolara wcale nie została zakończona. Ona trwa. Euro-dolar jednakże obronił tą linię trendu wzrostowego, tak? Czyli póki co linia jest obroniona i mamy tutaj ładne odbicie. Mamy ładne odbicie. Nie ma gwarancji, czy to zostanie już tutaj koniec wzrostów. Jeśli ktoś by chciał zawrzeć pozycję długą, no to właśnie to jest ta okazja. Jeśli chodzi o spekulacje, to jasne, wszyscy o tym wiemy, tylko no chcę jakby przypomnieć. Nie mamy gwarancji, że na przykład od tego momentu euro-dolar będzie miał wzrost notowań. Natomiast jest to wejście, jest to setup, tak? Czyli jeśli mamy linię trendu i widzimy odbicie, to możemy fajnie sobie skalkulować ryzyko, bo jeśli ktoś tutaj wszedł, to może mieć stop loss poniżej, czyli zakłada scenariusz wzrostowy, jest wejście, jeśli jednakże tak nie będzie, to pozycja zostanie zamknięta na stop lossie, czyli to jest właśnie granie ze stop lossem, z setupem i właśnie to jest, takie sytuacje są najlepsze, jeśli chodzi o trading, że mamy trend ustanowiony do góry, mamy korektę, wykorzystujemy korektę do zajęcia długich pozycji, tak? Czyli tego na przykład teraz nie mamy na głównych indeksach, dlatego że ruch już został wykonany, tak? To ten setup był wcześniej, a teraz to już jest po jej realizacji, więc teraz czekamy na coś nowego, na jakieś nowe rozgrywki, które można by zająć. Rozgrywką, która jest teraz, to jest właśnie tak jak patrzy na euro-dolar, to takich sytuacji są fajne i traderzy ich właśnie poszukują. Co dalej? Marihuana. Marihuana ma się bardzo dobrze, po prostu tylko buduje piękne świece dzienne do góry. Także to całkiem dobry pomysł był z tą marihuaną. Jeśli chodzi o srebro. Srebro bez zmian. Mamy pokonany tutaj delikatnie szczyt wszechczasów, cofnięcie, korekta, wszystkie poziomy zachowane, czyli patrząc na taki wykres możemy widzieć tylko wzrosty, tak? Widać, trend jest wzrostowy, poziomy są zachowane, jest korekta, jest jakaś zmienność, ale nic poza tym. Nie ma tutaj żadnych rys na szkle, żebym tak mogła powiedzieć. Jeśli chodzi o złoto, to już właśnie nie mogę powiedzieć nic tak optymistycznego jak o srebrze. Dlatego, że spójrzmy. Przede wszystkim troszkę tu jest na was grane, no ale jakby staram się tutaj coś pokazać. Przede wszystkim złoto jest w kanale spadkowym i tutaj widzimy ten kanał, tak? Czyli notowania mają tendencję poruszania się od bandy do bandy. To raz. Przejdę na wykres godzinny. Ostatnio podkreślałam, że notowania są pod presją z poziomu tutaj 1865 i do tej presji złoto nie wytrzymało i notowało całkiem spore spadki. Jeśli byśmy zmierzyli te spadki, to one wcale nie były małe. Rzędu 4%. Tak, powiedziałabym bardzo dużo, szczególnie jeśli mówimy o instrumencie, tak jak tutaj, z dźwignią. Ok, to mieliśmy te spadki. Notowania doszły do poziomu zwiększonych obrotów, tym samym utworzyły wyższe dno, ale typowo takie rysowanie linii interday, tutaj mam szczyt i to jest poziom oporu, dlatego tu jest ta czerwona linia, to jest dla mnie teraz poziom oporu, jest możliwe odbicie stąd w dół, czyli ta korekta, ten ruch do góry może być zmyłkowy, tak, czyli patrząc nawet tak po prostu na grafikę tego, trudno, żeby to ocenić, że o, to jest mocne dno, notowania doszły do tego punktu i z tego punktu tylko do góry. Dlaczego, nie? Dlaczego miałoby tak być? Jeśli by doszły do poziomu dna tutaj, to i owszem, to można by powalczyć, ale tutaj nie sądzę, że ta walka taka powinna być. Mają duże szanse złoto jeszcze cofnięcia na podwójne dno. Taki scenariusz mu rysuje, czy się spełni. Zobaczymy, ale sądzę, że jest jak najbardziej możliwym.
Jeśli chodzi o Pallad, Pallad wykorzystał swoją szansę genialnie, czyli tutaj było, ostatnio mówiłam o takich ostatniej możliwości odbicia, jeśli nie, to odbicie nie nastąpi, to otworzy to drogę do spadków, natomiast Pallad wykorzystał ten moment i notowania odbiły, tak? Czyli mamy tutaj wzrosty i te spadki nie są otworzone jeszcze dla Palladu, aczkolwiek nie uważam, żeby to była jakaś silny moment do kupna, tak? Silny moment do kupna, dlatego że cała tutaj układanka z zeszłego roku jest, no nie widać tego popytu. Mogę się mylić, być może jest to dobry moment do wzrostu. Ja tego nie czuję. Aczkolwiek, jeśli ktoś by tutaj wszedł na odbiciu, to znowu jest to fajne, po prostu taktyczne wejście, może być. Tylko z uwagi na to, że możemy fajnie operować zarządzaniem ryzyka. Czyli jeśli ten poziom zostanie przełamany, jednakże to pozycja zostanie zamknięta, no stop loss i wiemy, o co gramy, tak? Nie, że jeśli jednakże będą spadki, to my będziemy trzymać pozycję długoterminowo, tylko nie, po prostu wejście, jeśli 100 zostanie przełamane, to wychodzimy, koniec. Także to o tyle jest dobrze, że jeśli mamy jakąś linię trendu, odbicie, to jest rewelacyjny moment, że możemy wejść z niskim ryzykiem. To jedyna tutaj przewaga, jaką teraz widzę na Palladzie. Platyna z kolei idzie pięknie, że tak powiem, czyli to, co gdzieś tam mówiłam już wielokrotnie, że to jest potencjalny lagard, czyli że to jest metal, który jest opóźniony i ma szansę dorównać do pozostałych metali szlachetnych swoimi wycenami, póki co realizuje ten scenariusz, tak? Czyli mamy tutaj piękne ostatnio wzrosty, wszystko zachowane techniczne, wszystkie poziomy, wyższe szczyty, wyższe doki, czyli nie ma tutaj na co narzekać, ok? Czyli dobrze, z mojej strony to by było wszystko. Dziękuję za oglądanie wideo, dziękuję za wszystkie lajki. Proszę o komentarze, proszę też o napisanie, jakie instrumenty chcielibyście widzieć tutaj w analizach. Postaram się je zaprezentować. Tymczasem życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia.